W niedzielę mówiłem o wielkiej potrzebie, jaką jest modlitwa w naszym życiu. I historia Kościoła i Słowo Boże wyraźnie uczą nas wszystkich, że jeśli żyjemy blisko Boga, jeśli nasza społeczność z Bogiem jest bliska, to się na pewno będzie odbijać w kilku rzeczach. Po pierwsze, będziesz więcej się modlić, dlatego że będziesz tęsknił za społecznością z Bogiem. I to jest taki zdrowy objaw w życiu chrześcijanina, że jest to człowiek, stajesz się człowiekiem modlitwy. Po drugie, będziesz człowiekiem słowa. Im większa jest ta bliskość społeczności z Bogiem, tym większy głód i pragnienie Słowa Bożego. Nie okazjonalnie, nie tak na szybko. Ja wiem, dzisiaj życie jest tak szybkie, praca jest tak szybka, że czasami w pracy zdążysz ugryźć kęs, prawda, i dopiero przez cały dzień nic nie jesz, dopiero gdzieś wieczorem coś tam zjesz, ale muszę ci powiedzieć, że to nie przyniesie zdrowia dla twojego ciała. Musimy regularnie się odżywiać, dobrze się odżywiać. I takim odżywianiem się jest właśnie Słowo Boga i takim napełnianiem swojego życia jest być przed obliczem Pana w modlitwie. I kolejnym takim objawem jest społeczność, jest ta chęć, jest to pragnienie bycia w społeczności z ludźmi odrodzonymi, z ludźmi wierzącymi. A więc to są takie co najmniej trzy takie podstawowe symptomy duchowego życia i duchowego zdrowia. I chciałbym dzisiaj dalej kontynuować, jak bardzo ważna jest w naszym życiu modlitwa. Ja wiem, że my o tym wiemy, czy mamy dużo informacji, gorzej jest z tym czasem modlitwy w naszym osobistym życiu. Kiedy czytamy Ewangelię, to w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, nie tylko w tej Ewangelii, w każdej Ewangelii synoptycznej, czytamy takie słowa, 26 rozdział od 36 wiersza do 46. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani, czyli tłocznia oliwy. Tam powiedział do nich: usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno, zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak jak ja chcę. Niech będzie jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra: nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddalił się po raz drugi, modlił się: Ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi. Powieki same im opadały. Zostawił ich zatem, oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się podobnie jak wcześniej. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się ten, który ma mnie wydać. Myślę, że w historii ludzkości nie było bardziej ważnej modlitwy od tej. To była modlitwa decydująca, modlitwa naszego Pana, naszego Zbawiciela. Zobaczcie, drodzy, że Jezus jest tutaj udręczony w swoim duchu, w swojej duszy. On toczy niesamowitą duchową walkę. I w tej duchowej walce on pragnie, żeby ktoś stanął koło niego, żeby ktoś był przy nim, żeby ktoś razem z nim się modlił. I bierze swoich najbardziej zaufanych, najbliższych uczniów spośród 12, Piotra, Jakuba i Jana. To są z tych 12 ci tacy jeszcze bliżsi niż tamci. I
idzie i modli się i toczy walkę o to, czy wykonać wolę Bożą, czy nie, poddać się, czy nie. Czy będzie jego wola złamana, poddana woli Ojca, czy też nie. On mówi: Ojcze, jeśli można. I trzykrotnie idzie. I zwróćcie uwagę, on przychodzi do tych trzech swoich uczniów i mówi: dlaczego nie czuwacie i nie modlicie się ze mną? Ja myślę, że z drugiej strony to pokazuje nam, że Jezus musiał być w tym sam. Właściwie nikt nie mógł mu w tym pomóc, ale z drugiej strony i tak nie znalazł się nikt, który by mu pomógł, który by stanął razem z nim w modlitwie. Drodzy, modlitwa Kościoła, modlitwa indywidualna, modlitwa twoja i moja, takie szczere wylewanie duszy przed Bogiem ma niesamowite znaczenie. Oczywiście, że nie chodzi o modlitwę dla modlitwy, ale chcemy w tej modlitwie przemagać, dostawać się przed tron Boga, tak aby Bóg odpowiedział na nasze wołanie, na naszą prośbę. Czy Bóg odpowiedział na modlitwę Jezusa? Ja myślę, że tak. Dlatego, że Jezus w pewnym momencie odniósł zwycięstwo i już modli się jednoznacznie, ale nie moja wola, nie tak jak ja chcę, ale chcę, Ojcze, żeby twoja wola się wypełniła. I za trzecim razem, pamiętacie, inny ewangelista opisuje, że krwawy pot wystąpił na jego czoło. To była niesamowita walka z całym piekłem, z mocami ciemności i nie było nikogo, który by był przy nim. Czasami jest tak, że toczymy duchową walkę i zostajemy sam na sam. Właściwie zostajemy z Bogiem, może nie sam na sam, ale w tej duchowej walce nie ma nikogo z braci i sióstr, którzy by stanęli przy nas. Ale dobrze jest, jeżeli w tej duchowej walce oto ty i ja dochodzimy do takiego krytycznego momentu, takiego krytycznego punktu, już nie to, co ja chcę, Panie, ale to, co ty chcesz, niech się wypełni w moim życiu. To jest zwycięstwo, drodzy. Kiedy dochodzimy do takiego momentu, kiedy jesteśmy gotowi poddać się całkowicie Bogu i powiedzieć: nie, co ja chcę, Boże, niech dzieje się to, co ty chcesz. Amen. To jest zwycięstwo. Tak modlił się Jakub, kiedy walczył nad Jabłkiem i zmagał się z Bogiem i chciał, że tak powiem, osiągnąć swoje własne myśli, żeby się wypełniły. A jednak Bóg go tam złamał. I Jakub był już w tym momencie, musiał zdać się całkowicie na Boga, na Niego, na Jego pomoc, na Jego łaskę, na Jego działanie. To jest zwycięstwo. Kiedy dochodzimy do takiego punktu, kiedy modlitwa dociera do tronu Boga i wiem, że Bóg to słyszy, ale też to te moje własne myśli, te moje własne pragnienia, to wszystko zostaje odsunięte. Jestem gotów wypełnić wolę Ojca, wolę Boga. Jezus mówi do swoich uczniów: nie mogliście jednej godziny poświęcić? Nie byliście w stanie jednej godziny się modlić wtedy, teraz, kiedy tak bardzo was potrzebuję? Ktoś kiedyś w oparciu o ten tekst zaczął przedstawiać całą modlitwę pańską, właśnie sprowokowany tym tekstem, że możesz modlić się modlitwą pańską przez całą godzinę, tą jedną godzinę dziennie, kiedy rozpoczynasz od Ojcze nasz, który jesteś w niebie i rozmyślasz nad tym, co mówisz i dochodzisz aż do końca. Jedną godzinę modlitwy, niekoniecznie musi być tak, ale gdzie wylewasz swoje serce tak długo, aż przyjdzie ten moment krytyczny, ten moment decydujący, że to Bóg zaczyna odnosić zwycięstwo w naszym życiu, że to jesteśmy gotowi zdać się na wolę Ojca, na to, co Bóg czyni. Drodzy, Kościół potrzebuje, tak jak mówił inny kaznodzieja, potrzebujemy czegoś z nieba, potrzebujemy tego Bożego działania z nieba, kiedy się modlimy, kiedy wołamy do Boga
I wołamy z desperacją czasami, tak jak Jezus, kiedy wołamy do Boga i oto nagle Bóg jest dotknięty naszą modlitwą, ona jest wysłuchana i Bóg z nieba przychodzi ze swoją mocą do naszego życia, ze swoją odpowiedzią do naszego życia. Oto sytuacja zaczyna się zmieniać, bo modliliśmy się w taki sposób, tak gorliwie, tak nieustępliwie, że niebo odpowiedziało. Czy nie możecie, Jezus mówi, czy nie możecie ze mną być, spędzać czasu w modlitwie, mój ludu? Czy moje dzieci nie macie czasu, aby być przed moim obliczem i szukać mojego oblicza? Bo tylko kiedy Kościół będzie się modlił, kiedy wierzący zaczną głęboko wołać do Boga, Boże, bez Ciebie zginiemy, bez Ciebie usychamy, potrzebujemy, żeby ten świeży powiew Ducha Świętego stąpił na nasze życie, na nasz zbór, na nasze zbory, na nasze miasta. Ale to musi być modlitwa. Apostoł Paweł i apostołowie bardzo dużo modlili się w swoim życiu. Apostoł Paweł mówi tak w liście do Kolosan w 2 rozdziale, wierszu 1, 2, on to osobiście przeżywał i doświadczał. Mówi tak do Kolosan, zbór w Kolosach nie był zborem założonym przez apostoła Pawła, ale apostoł Paweł czuł jakby on czuł odpowiedzialność za ten zbór. Ten zbór w Kolosach powstał w wyniku zwiastowania apostoła Pawła w Efezie. Nie tylko Efez został dotknięty Ewangelią, ale okoliczne miasta łącznie z miastem w Kolosach. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laodycei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Zależy mi, by ich serca doznały zachęty i byli zjednoczeni w miłości, zmierzali do wszelkiego bogactwa, całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. Paweł pisze tutaj, tu jest użyte słowo w tym pierwszym, to wielkie zmagania, to jest to słowo greckie agon. On jest wręcz w agonii modlitwy. On modli się jakby z całych swoich sił, woła: Boże, Boże, pobłogosław ten zbór w Kolosach, tych wierzących w Kolosach. Boże, daj, aby oni doznawali zachęty, byli zjednoczeni w miłości. Boże, daj, aby mogli widzieć więcej Chrystusa, niż go widzą do tej chwili, do tej pory. To była jego modlitwa. To nie było takie, Panie, pobłogosław zbór w Kolosan i poszedł sobie dalej. Ale on był przed Bogiem, aby modlić się o to, aby ten zbór autentycznie doświadczył mocy Boga. Drodzy, to jest w moim sercu, abyśmy modlili się, aby zbór, tak jak dzisiaj, tak jak w zgromadzeniu, abyśmy modlili się i w domach, i w zgromadzeniu, zaczęli odważnie podnosić głos. Boże, daj nam Twoją moc, Twoje błogosławieństwo dla naszego życia, chyba że go nie potrzebujemy. Daj nam to. Niech ten głos płynie, bo Pan Jezus wyraźnie mówi: kołaczcie, a będzie wam otworzone. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Oto, żeby to wylewało się, tak jak Jezus, on był w agonii w Getsemane, abyśmy byli w takim wielkim pragnieniu: wylej na nas moc Ducha Świętego. Daj, aby nasze świadectwo miało moc w naszych domach, wśród naszych sąsiadów. Czy tego nie powinniśmy pragnąć? O to się nie modlić, drodzy? To powinno być głęboko w naszym sercu. Paweł modlił się, Paweł wielokrotnie dziękował. Pisze tak do wielu zborów: dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. To nie było tak, że apostoł Paweł od czasu do czasu sobie przypomniał o jakimś zborze, przypomniał sobie o ludziach wierzących, ale Biblia mówi, że on tych ludzi przynosił przed oblicze Boga.
On to robił systematycznie, on to robił cały czas. On był apostołem, on wiedział, jakie jest jego powołanie, on wiedział, że on w tych rzeczach musi być. Wiadomo, że apostołowie usługujący powinni być więcej zaangażowani w modlitwę i szukanie Boga, ale każdy chrześcijanin powinien być na miarę swojego powołania, swojej służby, tego pragnienia Boga być oddany modlitwie. W liście do Filipian apostoł Paweł pisze tak, w pierwszym rozdziale od 3 do 11. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam, zawsze, gdy się z radością was wszystkich modlę. Dziękuję mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Ten zbór on zakładał, on zna. I to byli ludzie, którzy byli z sercem związani z Pawłem. Oni byli z nim, że tak powiem, na dobre i na złe. Kiedy był w więzieniu, oni byli z nim i wspierali go. Oni się modlili o niego, oni go pod każdym względem wspierali. Ale też on modlił się o nich nieustannie, jak tutaj pisze. Wspominam was za każdym razem. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie też doskonalił aż do dnia powrotu Jezusa Chrystusa. Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach. Wraz ze mną uczestniczycie w łasce, zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość. Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię chrystusową serdecznością. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie, abyście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości, dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. On modli się konkretnie. Boże, ja chcę, żeby moi bracia i siostry tam w Filipii obfitowali znowu w poznanie i doznanie. Umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Kapłan w starym przymierzu musiał odróżnić pomiędzy tym, co jest w oczach Boga czyste i co jest nieczyste. I ludzie przychodzili, Izraelici, po to, aby on pomógł im podjąć tą decyzję, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I Paweł tutaj modli się do Filipian. Chcę, żebyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. On się o to modlił dla Kościoła, dla wierzących. Dlaczego? Dlatego, że w Nowym Przymierzu my wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem i powinniśmy umieć rozróżnić i umieć pouczyć innych ludzi, co w oczach Boga jest słuszne, a co w oczach Boga jest niesłuszne. Skąd my mamy to wiedzieć? Z lektury Słowa Bożego. Bóg nas naucza tego ze Słowa Bożego, co jest słuszne i co jest niesłuszne, co jest właściwe, co nie, co Bogu się podoba, a co nie. I dalej Paweł mówi, chcę, żebyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. Czyści i bez nagany. I kończy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To było troską, to było modlitwą apostoła Pawła. O co mnie chodzi, drodzy? Chodzi mi o to, żebyśmy usłyszeli głos, Boże wezwanie, każdy z nas osobiście, Boże wezwanie do modlitwy osobistej więcej, jeżeli ktoś zaniedbał tego, abyś do tego wrócił, jeżeli to praktykujesz, abyś to rozwijał, ale też do modlitwy zborowej, abyśmy usłyszeli głos, że Pan oczekuje, że Kościół zacznie się gorliwie, żarliwie modlić i wołać, aż będziemy oglądać, jak krople błogosławieństwa zaczną padać, przerodzą się w deszcz, a później niech przerodzą się w ulewę Ducha Świętego.
Tak, abyśmy mogli oglądać nie naszą moc i siłę, absolutnie, bo my tego nie jesteśmy w stanie, ale abyśmy mogli oglądać, jak przychodzi uwolnienie, uzdrowienie w naszych duszach, dla naszego serca. Nagle stajemy się ludźmi i mówimy: Boże, dzięki Ci, jestem nareszcie wolny od tej presji na moje życie, od tych ciężarów, od tych pretensji, które gdzieś tam we mnie są. Ale to przyjdzie wtedy, kiedy zaczniemy wołać i modlić się. Tak jak Jezus w Getsemane, tak jak apostoł Paweł się modlił, tak jak apostołowie inni się modlili. Paweł mówi tak do zboru w Efezie, w 6 rozdziale: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby dana mi była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Mówi: módlcie się za wszystkich świętych. My wszyscy rozumiemy, że tu nie chodzi o tych świętych tam gdzieś, dusze, które odeszły. On mówi o żywych świętych, o nas. Módlcie się o wszystkich świętych. Po jednym z nabożeństw jedna pani podeszła do mnie w jednym zborze i mówi: ale gdzie to jest napisane, że to wierzący, żyjący są nazwani świętymi, a nie ci, którzy odeszli do wieczności, to dopiero są święci. I wiecie, takich wersetów jest mnóstwo. Paweł przecież kieruje swoje listy do świętych. Wielokrotnie mówi: do świętych tam i tam. Nie pisze do umarłych, do świętych, do żywych, do Kościoła, do nas. Tak więc w każdej modlitwie i prośbie, z całą wytrwałością. On tu też mówi o modłach w duchu. Także coś, kiedy zostajemy napełnieni Duchem Świętym. Juda też mówi: módlcie się w duchu. Jeżeli masz możliwość, módl się w duchu. Ja myślę, że Słowo Boże, tutaj list do Koryntian, mówią bardzo wyraźnie, że tu chodzi o... Ja wierzę, że każdy z nas ma ożywionego ducha i każdy z nas ma społeczność i czci Boga w tym ożywionym duchu, ale tu chodzi jeszcze o coś więcej. Kiedy zostajesz napełniony Duchem Świętym, módl się w duchu, tak jak Duch Święty ci poddaje, modląc się innymi językami. Drodzy, to są rzeczy, które są zapisane w Bożym Świętym Słowie. Kiedy Piotr i Jan przyszli do swoich, groźby były nad ich życiem, ale wtedy tam jest ta genialna rzecz i wtedy wszyscy jednomyślnie podnieśli głos. Nie wszyscy jednomyślnie milczeli. Wszyscy jednomyślnie podnieśli głos do Boga. I wiecie, Duch Święty jest takim dyrygentem. I ktoś powiedział, że musiała tam być niesamowita obecność Ducha, dlatego że ta ich modlitwa, to wołanie do Boga przerodziło się, że zapisano tą modlitwę. Ona jest zapisana w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich. Panie, oto powstali władcy ziemscy przeciwko Tobie. I później modlili się: ale spraw, gdy Ty wyciągasz rękę, aby przez imię Jezusa działy się znaki i cuda. A Pan Bóg zareagował, Bóg czy nie? Pamiętacie tę modlitwę? Zatrzęsło się miejsce, gdzie byli zgromadzeni. I Duch Boży na nowo stąpił. I tam jest napisane, że nowa odwaga przyszła do ich serc. I z nową odwagą wyszli, bo potrzebowali odwagi. Wyszli, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi tak, kiedy był w więzieniu: wiem bowiem, pisze do Filipian, wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Do Filemona pisze, do tego zboru tam w Filipii, ale prywatnie tak do Filemona. Mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Paweł wie, dlatego że odczuwa moc modlitwy i on wie, że jeszcze tym razem z więzienia wyjdzie, jeszcze będzie zwiastował Ewangelię. Dlaczego? Bo Kościół się o niego modli, bo wierzący się o niego modlą. Paweł został ścięty, gdy miał około 60-62 lata. Nawrócił się 7 lat po narodzeniu Chrystusa.
urodził, przepraszam, urodził się w ciele. Nawrócił się później. Czyli miał około 60-62 lata, gdy został ścięty. Jego od momentu nawrócenia, gdy nawrócił się pod Damaszkiem, to nie był jakiś długi okres usługiwania. 30 lat. 30 paru. Ale Bóg zrobił z niego niesamowite narzędzie. Od prześladowcy stał się głosicielem Ewangelii. Drodzy, za chwilę będziemy się modlić. Będziemy się błogosławić. Będziemy wstawiać się i błogosławić jeden drugiego. W liście do Rzymian w 15 rozdziale są zapisane takie niesamowite słowa. W 15 rozdziale listu do Rzymian, wiersz 30 i 31. Paweł pisze tak: proszę was, bracia, przez wzgląd na naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz przez wzgląd na miłość Ducha, łączcie się ze mną w modlitwach i wstawiajcie się za mną u Boga. Proście, aby w Judei nie spotkało mnie nic złego ze strony ludzi nieposłusznych wierze. Proście też, aby moja posługa na rzecz Jerozolimy została życzliwie przyjęta przez świętych. To jest niesamowite. Paweł wielokrotnie, ten wielki, namaszczony Boży sługa wielokrotnie wzywa, prosi swoich braci i siostry, zbory, aby się o niego modlili. On nie myślał o sobie, że jest herosem, Bożym herosem, chociaż tak na niego możemy popatrzeć. Ale on wiedział, że sam w Kościele nie jest w stanie wykonać woli Bożej, zadania, które Bóg mu, które przed nim położył. I on tutaj mówi tak, ja to przeczytam jeszcze w innym: proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących. Abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych do Boga. Modlitwa jest duchową walką. I kiedy się modlimy, kiedy wołamy do Boga, toczymy tą duchową walkę z tymi siłami, duchowymi siłami. Pamiętacie, jak Daniel pości i modli się przez 3 tygodnie? Dopiero po dłuższym okresie czasu przychodzi do niego anioł i mówi: twoja modlitwa natychmiast została wysłuchana i ja zostałem posłany, ale w drodze do ciebie napotkałem przeszkody. Przeciwnik posłał swoich aniołów, z którymi musiałem stoczyć duchową walkę. Modlitwa jest czymś kluczowym i zasadniczym. Paweł mówi tak, pisze o niebezpieczeństwie śmierci, obciążeniach ponad siły i ma nadzieję, że Bóg będzie go wyrywał przy ich współdziałaniu przez modlitwę za nim. Przy ich współdziałaniu. Drodzy, modlitwa jest niesamowitym przywilejem, ale też niesamowitą duchową bronią daną nam, chrześcijanom. Bóg oczekuje, że będziemy się modlić. Bóg oczekuje, że będziemy walczyli w modlitwach, dosłownie walczyli w modlitwach, aż nie będziemy oglądać błogosławieństwa, które Bóg chce zlewać na swój Kościół. Powiedziałem, że to nie działa automatycznie. Bóg ma, tak jak w przypadku Piotra, który był uwięziony. Kościół się nieustannie o niego modlił. Chociaż wolą Bożą było go uwolnić, potrzebne było zaangażowanie, modlitwa chrześcijan. Zachęcam, drodzy, odbudujmy ołtarze modlitwy w naszych domach. Indywidualne, rodzinne, ale też pamiętajmy i módlmy się, tak jak dzisiaj uwielbialiśmy, tak jak uwielbiamy, niech to płynie z serca.